to dzisiejsze zamknięcie działalności, zakończenie działalności iluzjonów w Bibliotece Narodowej to jest koniec pewnej epoki iluzjonu i zarazem zapowiedź czegoś nowego. W październiku mamy nadzieję wystartować przy Narbuta. Kino jest odremontowywane, będzie urządzone, będzie zarazem klasyczne i nowoczesne z równie ambitnym repertuarem. A więc można powiedzieć, że biblioteka to było takie ładne dopełnienie bogatej historii iluzjonu, ale jednocześnie w moim rozumieniu jednak koniec pewnej epoki. Dzisiaj epoka kina, multimedia, sposób odbioru kina jest trochę inny. I no jestem niezmiernie wdzięczny bibliotece, że zwłaszcza panu dyrektorowi Makowskiemu, że udostępnił nam salę Dębego, że mogliśmy dwa razy dziennie pokazywać wieczorami filmy, że mogliśmy realizować nasz repertuar i że jednym słowem dostaliśmy taki oddech na to, żeby spokojnie opracować plany, znaleźć pieniądze i wrócić do naszego kina, które mam nadzieję będzie kinem forever, a nawet jeden dzień dłużej. Chciałbym też wrócić do początków naszej obecności tutaj, kiedy pan dyrektor Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, powiedział: i życzę wam, abyście wynieśli się stąd jak najszybciej. I to były najlepsze życzenia, jakie mogliśmy otrzymać. I te życzenia staramy się dzisiaj wypełniać. Ogłosiliśmy konkurs na nazwy sal w Nowym Iluzjonie. I muszę powiedzieć, że spotkał się on z dość dużym zainteresowaniem. I ta nazwa nagrodzona przez nas dla małej sali nazywa się Mała Czarna. Proszę Państwa, pani Monika Wolnogrodzka zgłosiła nazwę, która powtórzyła się wiele razy, ale tutaj doceniamy refleks, szybkość reakcji, ponieważ była pierwszą osobą, która zgłosiła tę nazwę. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, a nazwa ta jest pewnego rodzaju ukłonem wobec historycznej nazwy kina, w którym znajduje się, czy znajdował się będzie wkrótce kino Iluzjon, ponieważ jest ta sala będzie się nazywała Stolica.